Przejdźmy do ostatniego, tak, pytania przygotowanego przez państwa posłów Jacka Brzezinkę i Elżbietę Apolonię Pierzchałę z klubu Platforma Obywatelska, a dotyczącego kolejowego portu lotniczego w Katowicach. Pytanie do ministra, skierowane jest do ministra transportu. Jako pierwszy pan poseł czy pani poseł? Pani poseł. Pani poseł Elżbieta Apolonia Pierzchała, Platforma Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister. Bardzo żałuję, że nie ma między nami pana ministra Masela, ale pani minister myślę, że będzie odpowiadała na pytania. Jedno pytanie będę miała stricte takie, na które musi odpowiedzieć pan minister Masel, ale myślę, że zrobi to na piśmie. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że realizacja wielu inwestycji opóźnia się ze względu na problemy środowiskowe. Sztandardowa inwestycja dla Śląska, na razie na etapie projektu, która ma łączyć 3-milionową aglomerację z lotniskiem w Pyrzowicach, stanęła pod znakiem zapytania. Projekt miał być zakończony w 2011 roku. Kosztuje około 55 milionów, z czego 50 milionów jest z PO-IiŚ-u. W poprzedniej kadencji zostały wprowadzone w życie tak zwane specustawy, które miały za zadanie ułatwić i przyspieszyć inwestycje zarówno kolejowe, jak i drogowe. Szczególnie te, które były realizowane na Euro 2012. Porządkowały one przede wszystkim sprawy środowiskowe, które zazwyczaj były największą przeszkodą w realizacji inwestycji publicznych. Dzięki temu Euro 2012 było sukcesem. Specustawy dalej obowiązują. I pierwsze pytanie, pani minister. Jaka jest szansa na dokończenie tego projektu? Dlaczego tak długo to trwa i jakie są powody jego przeterminowania? I pozwolę sobie, pani minister, na zadanie drugiego pytania. I tutaj proszę o odpowiedź na piśmie. Jest to pytanie bardzo aktualne. Dotyczy przewozów na Śląsku. Przejęcie przewozów regionalnych na Śląsku przez Koleje Śląskie w nowym rozkładzie jazdy spowodowały poważne perturbacje w przewozach pasażerskich z powodu braku odpowiedniej ilości taboru. Jaka jest szansa, aby rząd pomógł spółce śląskiej w przekazaniu przynajmniej części taboru ze spółki regionalnej, która na Śląsku do tej pory jeździła? Niedopuszczalnym bowiem jest fakt, aby spółka Przewozy Regionalne odstawiła na boczne tory kilkadziesiąt jednostek elektrycznych, a w województwie śląskim nie można było wykonywać prawidłowo usługi publicznej zgodnie z ustawą, którą są pasażerskie przewozy kolejowe. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. I na pytanie pani poseł odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Oczywiście inwestycja, o którą pani poseł, państwo posłowie pytają, znajduje się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie została podpisana 30 czerwca 2010 roku. Koszt całkowity projektu opiewa na 52 018 200 zł, z czego dofinansowanie to 44 215 470 milionów zł. Certyfikowano, czyli poświadczono wydatki na około 24 milionów złotych, z czego 23 już zrefundowała Komisja Europejska w tym projekcie. Potwierdzam, zaangażowanie jest 54-procentowe. Jest to sytuacja w projekcie monitorowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jak również sam resort transportu, ponieważ występuje duże ryzyko zakończenia projektu w terminie. Tak jak pani poseł powiedziała, umowa z firmą, która została zawarta w 2009 roku, z konsorcjum firm Poiry i DB International, miała się zakończyć 21 lipca 2011 roku. Strony, czyli PKP PLK i konsorcjum firm, pozostają w stosunku zobowiązaniowym, ponieważ przedmiot umowy nie został zrealizowany. Najpoważniejszym problemem administracyjno-prawnym jest przedłużający się czas uzyskiwania trwania postępowania administracyjnego prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
specustawy nie obejmują kwestii środowiskowych. Dotyczą lokalizacji i procesu odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości. Ustawa, która reguluje kwestie środowiskowe, nie jest tak zwaną specustawą. Postępowanie w sprawie inwestycyjnych zgód środowiskowych musi być pełne. W tym przypadku historycznie, wracając do wybranego wariantu, został on sporządzony w 2007 roku na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego. Koncepcję wykonało Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa IWIK International. W ówczesnym czasie było analizowanych 6 wariantów. Po konsultacjach Samorząd Województwa, Urząd Marszałkowski działający w jego imieniu, wybrał połączenie kolejowe z Katowic do lotniska w Pyrzowicach z wykorzystaniem linii nr 137 i 131 przez Chorzów, Bytom, Piekary Śląskie, tak zwany szósty wariant, czy trasa szósta. Dlaczego postępowanie środowiskowe się przedłuża? Bardzo ważnym jest tutaj fakt kwestionowania prawidłowości analiz poprzedzających wskazanie przez inwestora preferowanego do realizacji wariantu przez mieszkańców i różne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z terenu, przez który przebiegać ma ta inwestycja. W samym 2012 roku do ministerstwa wpłynęły protesty burmistrza Tarnowskich Gór, starosty Będzińskiego, Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Urzędu Gminy i Rady Gminy w Ożarowicach, Rady Gminy Bobrowniki, Rady Sołeckiej w Pyrzowicach, Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, Rady Powiatu Będzińskiego, a także około 3000 protestów osób prywatnych, głównie z terenów gmin Ożarowice i Bobrowniki. Kwestie podstawowe do rozwiązania to są osiągnięcie konsensusu, ponieważ konsensusu społecznego i zaangażowanie się wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na czele z samorządem województwa, ponieważ to na jego zlecenie i na jego koncepcji bazuje inwestor, czyli PKP PLK, realizując przygotowanie tej inwestycji. Ponadto kluczową kwestią jest posiedzenie Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, które odbyło się w marcu 2012 roku. Komisja nakazała uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Wymaga to znacznych nakładów pracy finansowych i niejednokrotnie w niektórych momentach może skutkować powrotem do etapu wyboru wariantu przebiegu tej inwestycji. Jest to spore zagrożenie dla ukończenia projektu w terminie, dlatego resort transportu, jak i PKP PLK podejmują działania, kontaktują się z władzami samorządowymi w celu znalezienia optymalnego rozwiązania dla tego projektu. Potwierdzam, że mając na uwadze formalno-prawne i wykonawcze problemy, są rozważane korekty przebiegu połączenia Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z aglomeracją górnośląską. Realizacja przedsięwzięcia w perspektywie następnej, czyli na lata 2014-2020, uzależniona jest od osiągnięcia tego konsensusu i uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych, ponieważ zgodnie z tak zwaną warunkowością ex ante, projekty, które skieruje Polska do finansowania w przyszłej perspektywie, muszą mieć status dojrzałych projektów i status projektów, które mogą zostać zrealizowane. Dzisiaj w tej sytuacji kluczowym jest osiągnięcie porozumienia społecznego i zamknięcie procesu oceny oddziaływania na środowisko tej kluczowej dla aglomeracji górnośląskiej inwestycji. Dziękuję. Dziękuję. Pytanie uzupełniające zadaje pan poseł Jacek Brzezinka. Dziękuję, panie marszałku.
Pani minister, dziękujemy za te wyjaśnienia, opisanie stanu rzeczywistego, stanu zaawansowania realizacji tego projektu. Natomiast w związku z tym rodzą się dwa pytania, które wynikają z tego, że to jest bardzo niezwykle istotna dla mieszkańców regionu inwestycja, bo ułatwia dojazd na lotnisko, czy ma ułatwiać dojazd na lotnisko, ale też myślę, że będzie w dużym stopniu, w istotnym stopniu wspierać rozwój gospodarczy, jej realizacja będzie wspierała i w ogóle to połączenie na lotnisko będzie wspierało rozwój gospodarczy regionu. Dlatego dwa pytania. Po pierwsze, no, sytuacja jest trudna i jak Państwo widzicie wyjście z tej sytuacji, jakie działania Państwa zdaniem powinny zostać podjęte, czy są podejmowane przez Ministerstwo i PKP PLK, aby rozwiązać te problemy, które stanowią dzisiaj barierę przygotowania projektu. I drugie pytanie, wybiegające w przyszłość. Czy jeżeli ten projekt zostanie przygotowany, to może mieszkańcy Śląska mogą liczyć na to, że ta inwestycja znajdzie się na liście inwestycji, które będą realizowane przed 2020 rokiem. Dziękuję. Dziękuję. Ponownie proszę panią minister Welińską-Bartkiewicz o udzielenie odpowiedzi panu posłowi. Panie marszałku, Wysoka Izbo, państwo posłowie. Oczywiście, tak jak wspomniałam, kluczowe jest tutaj zaangażowanie władz samorządowych z terenu województwa śląskiego i zwłaszcza tych władz samorządowych, na terenie których administrowania przebiegać będzie inwestycja. Resort transportu, mój kolega minister Masel, wspólnie z PKP PLK odbyli już szereg spotkań z samorządowcami z terenu województwa śląskiego. Kluczowe dla nas dzisiaj jest uzyskanie konsensusu społecznego dla tej inwestycji, ponieważ docierają do resortu petycje również, czy kopie petycji nawet do Parlamentu Europejskiego. Taka inwestycja, która neguje czy podważa etap analizy wariantów, nie będzie mogła być zrealizowana, ponieważ jeżeli nie osiągniemy konsensusu na tym etapie, to ewentualne skutki, które będą w przyszłości, mogą zablokować finansowanie realizacji inwestycji. To jest kluczowe, zaangażowanie władz samorządowych, zaangażowanie mieszkańców, wszystkich organizacji, które zgłosiły swoje uwagi w ramach oceny oddziaływania na środowisko, jest tu kluczowe. Widzimy pewne rozwiązania, które łączą się również z pewną korektą przebiegu połączenia, ale to wszystko musi zostać wykonane w tym roku, w 2013 roku, żeby mogło mieć szansę powodzenia. Odpowiedzi na drugie pytania pana posła, czyli wpisania przedsięwzięcia na listę tych dojrzałych projektów, które będą mogły być realizowane w przyszłej perspektywie. I to jest kluczowe działanie i w tym zakresie razem z wykonawcą nawet samego projektu, przedstawiciele resortu się konsultują i nie jest tak, że PLK została, czyli inwestor została, PKP PLK została zostawiona sama, ponieważ jest to problem, który wykracza poza kompetencje PKP PLK, więc ten resort może tu wspierać władze samorządowe, to jest główna sprawa do wyjaśnienia, ponieważ PLK na wniosek, na prośbę władz samorządowych rozpoczęła przygotowywanie prac do tej inwestycji. To jest dzisiaj kluczowe do rozwiązania w przyszłym roku, żeby inwestycja mogła mieć szansę do zrealizowania w budżecie do 2020 roku. Dziękuję. Na pytanie pani poseł w sprawach przewozów regionalnych odpowiemy na piśmie. Dziękuję. Dziękuję. Właśnie miałem panią minister o to prosić.